Poznaliśmy wyniki matur. Z danych ogólnopolskich wynika, że ponad 78% maturzystów zdało egzamin dojrzałości. Z kolei nieco ponad 6% nie zdało matury i będzie mogło przystąpić do egzaminu dopiero za rok. W przypadku województwa śląskiego zdawalność jest nieco niższa, bo wynosi ponad 76%. Około 1500 osób do matury przystąpić będzie mogło dopiero za rok. Dziś szkolne korytarze raczej świeciły pustkami, bo maturzyści o wynikach dowiedzieli się z internetu. Ogólnie jestem zadowolony, no bo z polskiego mam 81%, z angielskiego podstawę 100%, z rozszerzonego 98%. Z matematyki rozszerzonej, no cóż, no nie poszło, 28%, ale no trudno, no nie przygotowałem się jakoś bardzo mocno do tego. Natomiast z podstawowej matematyki 91%. W terminie poprawkowym egzamin dojrzałości napisać będzie mogło około 16,5% maturzystów. Ci, którzy mają zastrzeżenia wobec oceny, mogą poprosić o ponowne sprawdzenie pracy maturalnej. Może złożyć wniosek o wgląd i takie też wnioski do nas już spływają. My w ciągu kilku dni wyznaczamy tej osobie termin wglądu. Osoba pełnoletnia przyjeżdża, dokonuje wglądu. Jeżeli fotografuje swoją pracę. Jeżeli nie zgadza się z punktacją, może wystąpić z wnioskiem o weryfikację i wtedy dyrektor powołuje komisję, która sprawdza pracę zdającego ponownie. Maturzyści, którzy nie zdali tylko jednego przedmiotu, będą mogli przystąpić do terminu dodatkowego, który przewidziany jest na sierpień. Paweł Jędrusik, Silesia Flash.